Dobry wieczór. Witamy wszystkich serdecznie na gali Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tę galę dla Państwa poprowadzić. Dominika Figurska oraz Marcin Styczeń. Witamy serdecznie wszystkich przybyłych gości, a także witamy telewizów Telewizji Republika, Telewizji Polskiej oraz użytkowników portalu niezależna.pl. To druga edycja konkursu, którego celem jest propagowanie polskiej przedsiębiorczości i gospodarczego patriotyzmu. Dlatego bardzo cieszymy się, że są dzisiaj z nami. Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Minister Środowiska Jan Szyszko. Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka. Minister członek Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński. Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz. Doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Kochalski. Witamy senatorów i posłów Rzeczypospolitej Polskiej. Witamy posłów Parlamentu Europejskiego. Witamy nominowanych w konkursie i laureatów poprzednich edycji. Witamy przedstawicieli kapituły. Witamy partnerów konkursu i patronów medialnych. Witamy przedstawicieli biznesu, kultury, duchowieństwa i mediów. A teraz już zapraszamy na scenę redaktora naczelnego Gazety Polskiej Codziennie, Tomasza Sakiewicza. Witam serdecznie, bardzo cieszę się, że w tak wspaniałym gronie możemy się spotkać po raz drugi przy tej nagrodzie. Akurat termin jest bardzo ciekawy, niewiele osób pewnie wie, że dokładnie 6 lat temu zrodził się pomysł Gazety Polskiej Codziennej. W Sopocie żeśmy mieli takie spotkanie i kilka osób siedziało o 12 w nocy, wspomagając się bardzo szlachetnymi wyrobami z okolic Bordeaux i doszliśmy do wniosku, że idą wybory, a tu prawica nie ma żadnej gazety. No i tak sobie porozmawialiśmy. Jednym z ludzi, który był u samego zarania, był wtedy Ryszard Czarnecki, który dzisiaj jest przewodniczącym Rady Nadzorczej. Jak ktoś pyta o udział polityków w naszej gazecie, to chcę powiedzieć, że ja Ryszarda poznałem jako dziennikarza, bo żeśmy razem jeszcze pod ziemią wydawali. Ostatnio wspomagał takie pismo Słowo Niepodległe. To było 30 lat temu. Wtedy byliśmy równie młodzi jak obecnie. Miałem trochę powiedzieć o mediach. O tym medium, które nas dzisiaj gromadzi, to jest Gazeta Polska Codziennie, która za chwilę będzie obchodziła 6-lecie wydawania. Ale dzisiaj, czy wczoraj, już nie jestem pewny, to było tak właśnie na przełomie lat, ale dobrze pamiętam, zrodziła się idea Gazety Polskiej Codziennie. Już wtedy mieliśmy gotowy pomysł na tytuł.
Gazeta Polska codziennie jest takim młodym dzieckiem środowiska Gazety Polskiej. Gazeta Polska obchodziła 1 grudnia swoje 190-lecie, ale to jest 190-lecie tytułu. Natomiast w obecnej edycji za chwilę będzie obchodziła 25 lat istnienia. Na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku to będzie ćwierć wieku, jak wychodzi to najstarsze, czy jedno z najstarszych, będzie największe z tych starych pism prawicy polskiej. I na bazie tego środowiska powstawały kolejne media. Obchodzimy właśnie 10-lecie portalu niezależna.pl. Może też wszędzie zrobić jakąś imprezę, bo tak trochę wszyscy zapomnieli o portalach się nie myśli, bo to wszystko takie nowe i nowoczesne. To już 10 lat jak portal istnieje. Tyle samo prawie istnieje telewizja internetowa, Gazeta Polska, Video On Demand. Nowe Państwo istnieje dużo dłużej. Istniało w latach już 90. Wydawali to nasi koledzy, którzy są dzisiaj w różnych mediach. Myśmy je przejęli wydawanie gdzieś bodajże w 98 roku, w 2008 roku, jak dobrze pamiętam. Więc wydajemy to już 9 lat. Nasze bardzo młode dziecko, Telewizja Republika, obchodzi już 4 lata. 4 lata temu uruchomiliśmy sygnał Telewizji Republika, która dzisiaj jest telewizją liczącą się. Może jest, nie jest to telewizja tych największych zasięgów, ale biorąc pod uwagę cytowalność, jest to jedną z najbardziej cytowanych, to są oficjalne sondaże. Tak jak niezależna, dzisiaj widzieli Państwo wyniki ogłoszone, jest najbardziej cytowanym i najbardziej popularnym prawicowym portalem. Następny, nie będę wypominał, którzy, żeby się ktoś nie obraził, dopiero 3 razy za nami. Tak, to są badania, które dzisiaj ogłoszono. I jeszcze ostatnia firma, która wchodzi w skład strefy wolnego słowa, to firma Stream One, ta, która właśnie dokonuje teraz emisji na portal niezależna.pl. Rok temu, czy ponad rok temu, nabyliśmy to medium, które się tworzyło, Piotra Hoffmana, który dzisiaj jest ważnym elementem naszej grupy. Wymyślił to, chociaż sam jest z branży budowlanej, ale wymyślił najbardziej innowacyjne medium, jakie w ogóle istnieje. Bo co to znaczy? Że każdy, kto ma komórkę, może mieć wóz transmisyjny. I dzisiaj Stream One nadaje z Nowego Jorku, z Paryża, z Londynu, z Amsterdamu, wszędzie, gdzie cokolwiek się dzieje. Tak? Dzisiaj szkolimy, uczymy ludzi, żeby sami byli ekipami transmisyjnymi, już nie tylko dziennikarzami. Dzięki temu dziesiątki ludzi ma dostęp do możliwości bycia dziennikarzem. Ale nie można powiedzieć o Gazecie Polskiej jako tylko brandach. Tak? Ja wymieniłem brandy, ale w tych brandach pojawiają się pewni ludzie. Najważniejsi to są czytelnicy. Bez tych czytelników nie byłoby nas. Oni nas stworzyli, to ich potrzeba spowodowała, że my tu jesteśmy, że się rozwijamy. To oni stworzyli kluby Gazety Polskiej. 420 klubów, teraz był zjazd, to był największy, uznany za największy sukces. Widzieliśmy nerwowe reakcje mainstreamu i takie straszliwe wyzwiska, to na zasadzie, kiedy ktoś pokropi wodą święconą diabła, to się tak miota. Tą wodą święconą to był tym razem zjazd klubów, że takie straszne przekleństwa zaczęły w mediach na nas padać. Ale ci ludzie to też ci, którzy byli zawsze przy mnie albo dołączyli, a bez nich by tych mediów nie było. Jeżeli można, to ja sobie pozwolę wymienić dzisiaj 3 osoby, bo one są też szczególnie ważne dla Gazety Polskiej codziennie. Moja zastępczyni Kasia Hejke, która była zawsze przy mnie lojalna i bez jej lojalności pewnie wielokrotnie by już mnie tutaj nie było. Był taki moment, kiedy jej próbowano nawet moje stanowisko oferować, żeby mnie się pozbyć. Był taki moment w historii Gazety Polskiej. No i ten, kto to proponował, długo tego potem w życiu żałował, bo z Kasią się bardziej twardo rozmawiali ze mną. Drugi to jest Piotr Pisiewicz, mój drugi zastępca w tygodniku. I gdyby nie pomysły Piotra, jego fenomenalne dotarcie do ludzi, pewnie nigdy byśmy tyle nie osiągnęli, nie mielibyśmy takich pomysłów, jego kreatywności. Najlepsze pewnie dzisiaj polskie biuro, przepraszam wszystkich pozostałych kolegów, cenię straszliwie was wszystkich, ale uważam, że Piotr jest pewnym wzorcem literackim. I jeszcze chcę powiedzieć o jednym człowieku, bez którego nie byłoby Gazety Polskiej codziennie. Pojawił się po roku. To jest Grzegorz Tomaszewski, jest tutaj obecny. Gdyby nie pojawienie się 5 lat temu Grzegorza w naszym gronie, prawdopodobnie byśmy zlikwidowali Gazetę Polską codziennie, ponieważ przyszedł do nas w absolutnie krytycznym momencie. Już
nie było, że tak powiem, na zapałki czy na waciki, tak? I jeszcze mieliśmy ciężki konflikt, ten nie chcę opowiadać. I rzeczywiście, dzięki temu, że Grzegorz się pojawił w pewnym momencie, te 5 lat trwamy, gasi konflikty, znajduje rozwiązania, znajduje pomosty. Rozsądek, zdrowy rozsądek po prostu bardzo często jest większą wartością niż duże pieniądze. Na tym skorzystaliśmy. I to myślę, że to wystarczy, żeby zapowiedzieć jego występ. Tak, zrobił to. Dziękuję bardzo. W zasadzie redaktor nas wyręczył, ale zrobimy to teraz oficjalnie. Zapraszamy teraz prezesa zarządu Forum SA, Grzegorza Tomaszewskiego. Pan prezes opowie nam o idei tego właśnie konkursu Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennej. Opowie to może za dużo, to przeczytam dwa zdania. Chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować naszym gościom za przybycie i zaszczycenie naszej gali. A teraz właśnie tych parę zdań, które mi przygotowano. Gazeta Polska Codziennie jest pomysłodawcą i organizatorem konkursu Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie, to znaczy konkursu Polski Przedsiębiorca Gazety Polskiej Codziennie, bo to 2016 będzie się zmieniać, mam nadzieję, bo 2017. Ideą konkursu jest promowanie postaw przedsiębiorców, eksporterów, menadżerów, filantropów, ekspertów wspierających rozwój polskiej gospodarki i przyczyniających się do propagowania patriotyzmu gospodarczego. Nagroda Gazety Polskiej Codziennie przyznawana jest osobom indywidualnym w kategoriach eksporter, innowator, lider przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa, filantrop. Dziś po raz drugi przyznane zostanie także wyróżnienie redakcji Gazety Polskiej Codziennie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz kilka o tych, bez których ten konkurs Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie nie mógłby się odbyć. Organizatorem konkursu Gazeta Polska Codziennie, wydawnictwo Forum. Wielkie brawa. Patronat honorowy objęły Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem strategicznym konkursu jest PKO Bank Polski, największy bank w Polsce. Partnerem konkursu jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. Partnerem wspierającym konkursu jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Firma działająca na rzecz polskiej gospodarki od ponad 25 lat. Partnerem wspierającym konkursu jest KGHM Polska Miedź, światowy producent miedzi i srebra, jedna z największych polskich spółek. Partnerem wspierającym konkursu jest PKN Orlen. Lider sektora paliwowo-energetycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Partnerem wspierającym konkursu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze, zarządzające lotniskiem Chopina w Warszawie. Partnerem wspierającym konkursu jest PZL Świdnik. Jedyny polski producent śmigłowców z ponad 65-letnim doświadczeniem w branży. Partnerami medialnymi są Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, Niezależna.pl, Biondi Gazeta Polska, Telewizja Republika, TVP3 Warszawa, TVP Info, Polskie Radio, Radio dla Ciebie. Drodzy Państwo, ponownie zapraszamy redaktora naczelnego Gazety Polskiej Codziennie Tomasza Sakiewicza i prosimy o poprowadzenie debaty. Polska innowacyjna. Idea czy rzeczywistość? Zapraszam. Ja zaproszę uczestników debaty, pana prezesa Zbigniewa Jagiełło, pana prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Marcina Kuzińskiego, pana prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa i profesora Mika Klejbera, przewodniczącego kapituły Teraz Polska. Ta debata jest dosyć krótka, ale ma trochę też pokazać potencjał, który w nas tkwi.
I jest to nie bez związku z tymi nagrodami, które dzisiaj przyznajemy, bo chcemy pokazać, że Polska się rozwija, że Polska to jest kraj pełen pomysłów, innowacyjności, który już ten wzrost gospodarczy, który teraz mamy, nie jest przypadkowy. Ja może zacznę od pana prezesa Jagiełło, skoro już koło mnie siedzi, a trzeba docenić jego przyjazd, bo ma dzisiaj 40-lecie, tak? 35-lecie Solidarności Walczącej i tak jeździ między naszą imprezą, a imprezą Solidarności Walczącej. To zacznę od pana. Jak w tej chwili wyglądamy na tle innych krajów? No Polska, było takie powiedzenie, nie pamiętam, które to był z polityków, ale taki znany polityk w 1989 roku, to jest kraj, który ma trochę surowców i trochę tłustego jedzenia. Tak określano Polskę w 1989 roku za granicą. Nie jestem pewny, czy to było do końca sprawiedliwe określenie, ale rzeczywiście taki wizerunek Polski jakoś tam pokutuje ciągle, choć może się powolutku zmienia. Jak w tej chwili Polska jest widziana za granicą? Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo Panie Redaktorze za wprowadzenie. Proszę Państwa, nawiązując do tego, co powiedział Pan Redaktor, rok 1989, Polska jest bankrutem z punktu widzenia ekonomicznego. Jest jednocześnie gospodarką, która jest nieinnowacyjna. Nie mamy własnego kapitału i nie mamy do tego kapitału dostępu. Teraz po 27 latach można powiedzieć, że nadal nasza gospodarka jest nieinnowacyjna, natomiast mamy już trochę kapitału, o tym kapitale mówił też pan redaktor, mówiąc o budowaniu strefy wolnego słowa i różnych inicjatyw medialnych. Mamy w tej chwili bardzo dobrą sytuację, ponieważ dostęp do kapitału na świecie jest bardzo duży. W związku z tym w tych latach, które są w tej chwili, warto to okno możliwości jak najlepiej z punktu widzenia naszej gospodarki wykorzystać, dobrze zainwestować ten kapitał niewielki, który mamy. Jednocześnie jest tak, że przy dobrym wzroście gospodarczym, ja tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że uważam, że przez najbliższe parę lat, jeśli nie będzie jakichś szoków zewnętrznych, możemy liczyć na wzrost gospodarczy 4%, a być może w roku 2019 wrzucę tutaj taki pomysł, żeby wzrost był na piątkę, czyli 5% wzrostu. Gospodarka rozwijająca się w takim tempie stwarza bardzo dobre możliwości dla przedsiębiorców, żeby inwestowali długoterminowo, zwłaszcza, że inny element bardzo ważny z punktu widzenia gospodarki, bo pierwszy, najważniejszy to są twarde dane makroekonomiczne. One, jak Państwo wiedzą, czytając Gazetę Polską codziennie, słuchając różnych informacji płynących z mediów, są bardzo dobre. Nie tylko sam wzrost PKB, ale różnego rodzaju inne elementy składowe. Ale jest rzecz jeszcze dużo ważniejsza od twardych danych ekonomicznych, optymizm. W tej chwili, jeżeli chodzi o takie współczynniki miękkie, optymizmu wśród polskich rodzin, polskiego społeczeństwa są najlepsze od lat. Czyli jest doskonały pole do podejmowania dłuższych niż miesiąc, kwartał decyzji, a one są podstawą, jeżeli chodzi o coś, co jest bardzo ważnym elementem gospodarki, inwestycje. No i mam nadzieję, że te najbliższe miesiące pozwolą nam podejmować coraz więcej dobrych decyzji inwestycyjnych, no i wówczas ten wzrost gospodarczy w 2019 roku będzie na piątkę. Tu mam pytanie do pana prezesa Chrudzińskiego. Bardzo częstym problemem w rozwoju jest zdolność do absorpcji funduszy. Do tego, żeby po prostu pójść po pieniądze, kupić ten los na loterię. Pan kieruje agencją, która ma pomagać przedsiębiorcom, ale czy my w ogóle potrafimy korzystać z tych pieniędzy? Bo bardzo często największą barierą jest właśnie, szczególnie przy małych i średnich przedsiębiorstwach, nieumiejętność korzystania z tych pieniędzy. Czy jak najbardziej przedsiębiorcy umieją to robić i oczywiście ten proces nauki mógł być długi, ale jeśli chodzi o instrumenty finansowe, którymi dysponuje czy państwo, czy Agencja Rozwoju Przemysłu,
ale tylko, nie tylko instrumenty finansowe, bo to nie mówimy tylko o finansowaniu zwrotnym, ale również o pewnym wsparciu w kontekście premii podatkowej w specjalnych strefach ekonomicznych, to widzimy rekordowe wyniki. Rok 2016, jeśli chodzi o inwestycje w strefach ekonomicznych, którymi zarządzamy, to jest ponad 2,5 miliarda złotych. W 2017 spodziewamy się zezwoleń lepszych wyników i co najważniejsze, to nas bardzo cieszy, że 80% zezwoleń w strefach to są firmy polskie z polskim kapitałem, czyli patrząc historycznie zdecydowanie lepiej to wygląda, jeśli chodzi o obecność polskiego kapitału i jego inwestycje niż w latach poprzednich. To jest bardzo optymistyczny wskaźnik i mówiąc o tym optymizmie, o którym mówił tutaj prezes Jagiełło, to są jeszcze inne wskaźniki. Liczba zarejestrowanych firm w pierwszym kwartale 2017 roku to jest 7,5% więcej niż w latach poprzednich. Rok 2015 to był współczynnik ujemny. Też taki czynnik, który jest bardzo ważny w rozwoju gospodarczym, taka ocena, to znaczy chęć migracji. Mówimy tutaj o tym, że ludzie wyjeżdżali z Polski. Są takie kwartalne badania i pierwszy kwartał 2017 roku to jest 14% rozważyłoby chęć wyjazdu. To jest o 6% mniej niż w poprzednim roku 2016 i o 10% mniej niż w roku 2015. Czyli jest optymizm i jest też zdolność do korzystania tego, co rynek, co instytucje finansowe, co instytucje państwa też oferują, jeśli chodzi o instrumenty finansowania zwrotnego czy też dotacyjnego. To też wynika z tego, że zasadą rozwoju polskiej gospodarki w wyniku też programu rządu przestała być zasada, że najlepszą polityką przemysłową jest brak polityki przemysłowej, bo niestety planowanie i myślenie o rozwoju sprowadzało się do tego, żeby nie zajmować się w ten sposób systemowo. Jeśli rząd pani premier, rząd pana premiera Morawieckiego, jeśli stawiają sobie cele, jeśli instytucje potem też te cele kaskadują. Tutaj akurat jesteśmy w gronie instytucji, które współpracują w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. Te instytucje współpracują ze sobą. To są też wyniki inwestycyjne, korzystanie z instrumentów finansowania zwrotnego, chęć przedsiębiorców do zabierania się za projekty rozwojowe, która była historycznie ograniczona. Oczywiście jest to proces, który wymaga też edukacji, bo korzystanie z instrumentów instytucji publicznych nie zawsze jest takie łatwe, też historycznie, bo przedsiębiorcy często mówili, że to jest pielgrzymka tak zwana Dannosza do Kajfosza, w sensie, że muszą przejść przez ileś instytucji, żeby dowiedzieć się, o co chodzi i z tego skorzystać. I ta zmiana jakościowa też jest, dlatego że często inwestorzy przychodzący do nas są w stanie szybko z nami rozmawiać, dlatego że rozmawiamy z wszystkimi instytucjami razem. To nie jest tak, że odsyłamy ich, idźcie tutaj do BGK, idźcie do Agencji Inwestycji Zagranicznych, idźcie do PARP-u. Jesteśmy w stanie powoływać grupy robocze, rozwiązywać ich problemy i budować szybką ścieżkę. I to jest też ta zmiana jakościowa, bo to nie tylko chodzi o pieniądze, nie tylko chodzi o dostępność kapitału, ale chodzi o szybkość obsługi, o zwrócenie się twarzą do klienta i to ma miejsce. Wspomnieliśmy już o Polskim Funduszu Rozwoju, a tutaj takie krótkie sprowadzenie. Jeden znany przedsiębiorca, duży przedsiębiorca, chciał mi wyjaśnić, o co chodzi w tym Polskim Funduszu Rozwoju. Zastanawiał się i powiedział, wie pan, o co chodzi? Chodzi o to, żeby pokazać siłę państwa. I to jest bardzo dobra definicja. Skoncentrowano znaczną część funduszy rządowych w jednym miejscu, których rozproszonych, wydawanych na różne sposoby. Stworzono już taką czapę, jeszcze może nie do końca pewnie wykrystalizowaną, ale już tą siłę państwa żeśmy poznali przy okazji zakupu PKS-a i pewnie poznamy jeszcze ją w wielu, wielu innych miejscach. Czy rzeczywiście w tej chwili mamy szansę na to, że dzięki waszej działalności pojawią się te najbardziej nowoczesne branże, że dacie radę uczynić Polskę nie tylko silną finansowo, ale że rozwiniemy na przykład polską dolinę krzemową, bo jest szansa na polski samochód, nie mamy polskiego samochodu, na polski czołg, na polski samolot, helikoptery mamy, tak? No tu już to jedyna branża, której coś mamy. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie, bo rzeczywiście misją Polskiego Funduszu Rozwoju jest to, aby być blisko przedsiębiorców, wspierać rozwój polskiej przedsiębiorczości i to jest prawda, że trochę pokazywać siłę tego państwa. W czym? W tym, aby polscy przedsiębiorcy mieli dostęp do tego samego zakresu wsparcia, jaki mają ich konkurenci za granicą.
Trzeba pamiętać, że dzisiaj ta konkurencja międzynarodowa polega też na tym, że te firmy dysponują na tych innych rynkach szeregiem instrumentów doradczych, promocyjnych, finansowych, w tym aby konkurować na rynkach międzynarodowych o kontrakty, o zdobywanie rynku. My się tego uczymy od 27 lat. Mamy taki problem jeszcze strukturalny gospodarki, że mamy bardzo dobrze rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 52% produktu krajowego brutto, 60% miejsc pracy. Mamy duże zagraniczne firmy, garstkę spółek Skarbu Państwa, ale cały czas jeszcze mamy niewiele dużych polskich przedsiębiorstw. I jedno też z takich idei, którą my realizujemy, to jest udzielanie właśnie wsparcia w postaci instrumentów finansowych, doradczych, promocyjnych, aby te małe i średnie przedsiębiorstwa rosły, stawały się coraz większe, przez to stawały się coraz bardziej konkurencyjne też na rynkach międzynarodowych. Chętnie wychodziły, przejmując inne firmy za granicą, częściej wychodziły, jeżeli chodzi o eksport. Jednocześnie większe firmy mają większą siłę finansową, lepsze zdolności organizacyjne również po to, aby inwestować w innowacje, o czym się teraz mówi. I żebyśmy zrealizowali tą wizję, którą określa strategia odpowiedzialnego rozwoju, czyli w perspektywie 15 lat, że dogonimy tą średnią Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o poziom dobrobytu, dochody, to ta Polska innowacyjna nie może być ideą, musi być rzeczywistością. I ponieważ z innowacyjności tworzą się wyżej płatne miejsca pracy, tworzą się wyższe pensje, w ten sposób doganiamy Europę, jeżeli chodzi o poziom dochodów. I tutaj się dzieje bardzo wiele konkretnych rzeczy. Bardzo wiele rzeczy robi Ministerstwo Nauki, mała ustawa o innowacyjności, doktoraty wdrożeniowe, działanie NCBR-u. W Polskim Funduszu Rozwoju stworzyliśmy tą platformę finansowania innowacji, największą w tym regionie. Zorganizowaliśmy kongres innowatorów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zupełnie inny model promocji polskiej gospodarki pokazaliśmy podczas targów Hannover Messe. I wydaje się, że po tym, jak przez 27 lat rozwiązaliśmy problem bezrobocia, prawda, bo mieliśmy przez 27 lat duży zasób jakby pracowników na rynku pracy, część z nich cały czas nie mogła znaleźć pracy, ten problem został rozwiązany. Teraz trzeba skoncentrować się na tym właśnie, aby to, co wykonują ci pracownicy, miało charakter jak najbardziej efektywny, zaawansowany, bo to oznacza właśnie wyżej płatne miejsca pracy, to oznacza innowacje. Ja jestem przekonany, że te instrumenty, które uruchamiamy w ramach właśnie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czy wsparcia eksportu, czy finansowania innowacji, czy różne programy rozwoju przedsiębiorczości, będą się przyczyniały do tego, że ta polska przedsiębiorczość będzie się rozwijała i rzeczywiście będziemy doganiali, jeżeli chodzi o poziom zamożności Europy Zachodniej. Bardzo dziękuję. Jest z nami profesor Kleiber. Profesor Kleiber jest przewodniczącym kapituły Teraz Polska. Mamy tu bardzo bogate wzajemne doświadczenie, bo ja byłem przez dwie kadencje w kapitule, którą pan profesor kierował. Zresztą zawsze wspominam, że jedna z ostatnich decyzji Lecha Kaczyńskiego to było właśnie przedłużenie między mojej kadencji w takich bardzo specyficznych warunkach. Ale dzisiaj bym chciał pana zapytać jako człowieka związanego od lat z Polską Akademią Nauk, który kierował Polską Akademią Nauk. Na ile w tej chwili jesteście tylko dalej takim klasztorem Jedi, zamkniętym o wielkich mocach wewnętrznych, które nie wpływają na gospodarkę, a na ile w tej chwili w ogóle z nauki korzysta gospodarka? Czy to, co robi polska nauka, ma jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w gospodarce? Czy w ogóle możecie sprzedawać swoje pomysły, swoje wyroby? Szanowni Państwo, dobry wieczór. Ja łączę to pytanie z pytaniem wyjściowym pana redaktora, co z tą innowacyjnością, to ja przez lata odpowiadałem z racji różnych pełnionych przeze mnie funkcji, jest dobrze, ale potem znacznie ciszej mówiłem, ale naprawdę nie jest beznadziejnie. I mówię to dlatego, żeby powiedzieć, że dzisiaj stoimy wobec szansy, żeby naprawdę było lepiej. Czym ja uzasadniam tę szansę? Ja zaraz dojdę do tego, o co zapytał mnie pan redaktor. Jeżeli ja bym mógł poprosić, żeby tam z tyłu troszeczkę ciszej, bo to bardzo się cieszę, że radujecie się obecnością, ale dajmy szansę usłyszeć pozostałym, dobrze? Bardzo dziękuję. Przepraszam, panie profesorze.
Otóż innowacyjność to jest takie słowo troszkę nadużywane o często bliżej nieokreślonym znaczeniu w ustach mówiących o tym. I dlatego w ciągu minuty czy dwóch jest bardzo trudno powiedzieć o istocie problemu i szansach, które przed nami stoją, ale ja spróbuję. Otóż musimy sobie zdawać sprawę, że innowacyjność to jest efekt synergiczny bardzo różnych działań. I to nie jest tak, że jak się zrobi to przysłowiowe jedno okienko dla przedsiębiorców albo parę groszy dostaną więcej uczeni, no to się obudzimy i parę innych tego typu rzeczy, to się raptem obudzimy w kraju, w którym innowacyjność jest na zupełnie innym poziomie. Trzeba spróbować robić to w sposób spójny, żeby wydobyć tę synergię z bardzo wielu rzeczy. Na to się składa cały system edukacji. My dużo mówimy o sześciolatkach do szkoły, czy nie. Mówimy o reformie szkół podstawowych i średnich. Mówimy o wielkiej reformie szkolnictwa wyższego, także Akademii Nauk. Ja bym tu dodał do tego coś, co jest w Polsce pomijane, mianowicie kształcenie ustawiczne. Ja nie będę psuł Państwu humoru i nie powiem, jaki odsetek pracowników w Polsce podlega takiemu konsekwentnemu dokształcaniu, a często zmianie zawodu, i nie porównam tego z tym, jak to się dzieje. Nie porównam tego z tym, jak to się dzieje w krajach, którym słusznie zazdrościmy, bo to jest rząd wielkości różny, ale jednocześnie trzeba sobie zdawać sprawę, że jednym z kluczy do innowacyjności jest powszechna kultura szacunku i wsparcia dla ludzi innowacyjnie myślących. Dopóki ja nie zobaczę w programach telewizyjnych pana czy panią i pytanie, które padnie do nich, proszę pana, my mamy tyle problemów, a pan, pani odniósł wielki sukces na podstawie swoich innowacyjnych pomysłów. Jak pan to zrobił? My chcemy pana postawić za wzorzec. U nas takie pytania w przestrzeni publicznej nie padają. My nie potrafimy takich wzorców kreować. W moim przekonaniu to jest jeden z podstawowych czynników, który nam przeszkadza w tym, żeby wreszcie uznać się zasadnie za innowacyjny kraj. Ale teraz drugą sprawą, którą chciałem powiedzieć, ta synergia to jest z jednej strony wykształcenie, z drugiej strony właśnie ta powszechna kultura promocji innowacyjności, oczywiście przedsiębiorczość, oczywiście regulacje sprzyjające temu, oczywiście prawo własności intelektualnej, które jest bardzo ważne, oczywiście dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka, to wszystko musi być objęte jedną wspólną myślą. Ja wierzę, że dzisiaj mamy szansę, żeby tak się stało. To jest pierwszy raz, odkąd ja, a już to trwa ładnych kilkanaście lat, obserwuję zmagania rządów z tym problemem. Jest druga sprawa. W teorii innowacyjności jest takie pojęcie co-creation, to jest współtworzenie. Otóż ja bym chciał podkreślić rolę państwa. Oczywiście potrzebujemy więcej zupełnie innego państwa niż w przeszłości, ale państwo z najróżniejszymi działaniami jest absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy tę innowacyjność wydobyli z tych ludzi wielu, którzy mają ten potencjał. Wreszcie dochodzę do sedna tego pytania, o które pan redaktor pytał. Polska nauka jest obciążona oczywiście historią. Jest pewna luka generacyjna. Bardzo wielu ludzi decydujących o kształcie polskiej edukacji i nauki to są ludzie, którzy całe swoje życie spędzili zupełnie w innych warunkach politycznych i gospodarczych. I to są ludzie, którzy oczywiście inaczej patrzą na świat. Akademia Nauk tu nie jest za dobrym przykładem, ponieważ jej misją główną nie jest wdrażanie wyników badań, aczkolwiek oczywiście powinna to również robić. Natomiast to, co w tej chwili się odbywa, czyli dyskusja i próba stworzenia zupełnie innego, bardziej nowoczesnego prawa o szkolnictwie wyższym i także towarzyszących temu ustaw o nauce, wydaje mi się, jest wielką, wielką szansą. Ja współczuję troszkę panu premierowi, bo
bo to jest zadanie niezwykle trudne. Pan premier zna to moje powiedzenie, które ja kiedyś użyłem, że reformowanie tej sfery życia publicznego to przypomina troszkę przenoszenie cmentarza. Jest bardzo wiele protestów i nie można liczyć na pomoc bezpośrednio zainteresowanych. I coś w tym jest, ale ja mówię to po to, żeby zasygnalizować zagrożenia, ale żeby jednocześnie wyrazić wiarę, że to się tym razem uda. Bardzo dziękuję. Tutaj jeszcze pan prezes chciał dopowiedzieć ostatnie słowo, bo już minęło nasz czas. Jako praktyk chciałem powiedzieć, czym jest innowacyjność. Otóż jest tak, że jeżeli wytwarzamy jakąś usługę lub produkt, to jeżeli wytwarzamy ją taniej niż inni, jest to już innowacja i mamy przewagę kosztową. Drugi element, jeżeli możemy zrobić to lepiej niż inni, to mamy przewagę jakościową. A jak robimy to taniej i lepiej, no to już jest wielka innowacja, czego nam wszystkim życzę, bo widzę, że nie ma postępu w innowacyjności tutaj na tej sali, jeżeli chodzi o wachlowanie się, bo widzę, że od lat ludzie wachlują się w taki sam sposób. Dziękuję bardzo. Ale już kończąc, chcę powiedzieć, że tygodnik Gazeta Polska jest najtańszym tygodnikiem, 4,50 i na pewno najlepszym, więc jest to najbardziej innowacyjny tygodnik. Bardzo dziękuję. Prezes Zbigniew Jagiełło, prezes Marcin Pudziński, prezes Paweł Borys, profesor Michał Kleiber. Dziękuję panom za udział w debacie. Dziękujemy bardzo prelegentom. Dziękujemy redaktorowi naczelnemu Tomaszowi Sakiewiczowi za poprowadzenie debaty. Szanowni Państwo, wsłuchiwałem się uważnie w tę debatę i może właśnie warto zadać to ważne pytanie, o którym mówił profesor Kleiber. Jak udało się wyłonić laureatów naszego konkursu? Nie udałoby się bez prac kapituły. I o niej właśnie chcemy teraz Państwu opowiedzieć. Ale może najpierw zaprosimy pana Piotra Hoffmana, aby opowiedział o Radzie Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. Dziękuję. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, znamienici goście, panowie ministrowie, pani posłowie. Szanowny panie prezesie, panie redaktorze, bardzo dziękuję za możliwość zaprezentowania naszej inicjatywy w tak ważnym dla polskiej gospodarki i rozwoju miejscu, jakim jest dzisiejsza gala. Gala Polski Przedsiębiorca roku 2016 Gazety Polskiej Codziennie. Rada Gospodarcza, którą mam przyjemność reprezentować, Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, to nowa inicjatywa, nowa organizacja gospodarcza. Powstaliśmy w marcu bieżącego roku jako Stowarzyszenie Przedsiębiorców wywodzących się ze środowisk związanych bezpośrednio ze Strefą Wolnego Słowa. Rada powstała o zaplecze aktywnych polskich przedsiębiorców, dla których kapitał ma narodowość, dla których ważne są takie hasła jak patriotyzm gospodarczy i wartości chrześcijańskie w biznesie. Nasze motto to twórzmy kapitał narodowy polskimi firmami. A cytując premiera, po prostu chcemy więcej polskiej gospodarki w polskiej gospodarce. Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa to stowarzyszenie zrzeszające właśnie małych i średnich przedsiębiorców polskich, o których była tutaj przed chwilą w panelowej dyskusji mowa. Ci przedsiębiorcy są solą ziemi, dostarczają nam najwięcej przychodów podatkowych, tworzą najwięcej miejsc pracy i są najliczniejszą, najaktywniejszą grupą w polskiej gospodarce. Bieżące cele Rady to budowanie polskiego kapitału przedsiębiorczości, wzmocnienie polskich firm na krajowym rynku i zrównanie szans polskich przedsiębiorców z podmiotami zagranicznymi. Chcemy też wnosić o uproszczenie przepisów podatkowych i administracyjnych. Ważne jest dla nas upowszechnianie etyki chrześcijańskiej w życiu gospodarczym. I oczywiście bardzo istotne wspieranie rozwoju niezależnych mediów konserwatywnych, które są i będą gwarantem przejrzystości działań administracji publicznej i rzetelnej publicznej debaty. Dlatego tak wielu z nas, członków Rady Gospodarczej, zaangażowanych jest finansowo w działalność Gazety Polskiej Codziennie, Telewizji Republika, portalu Niezależna czy portalu Stream1.pl. Te cele, które przed sobą stawiamy, chcemy realizować poprzez reprezentowanie członków stowarzyszenia i udział w komisjach i zespołach parlamentarnych,
konsultacje i spotkania z przedstawicielami polskich partii politycznych. Chcemy organizować i rozpoczęliśmy już mimo tak krótkiego stażu kilkumiesięcznego spotkania i konferencje poświęcone aktualnym problemom gospodarczym. Prowadzimy akcje promocyjne na rzecz polskich firm i produktów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ważne dla nas jest nagłaśnianie i budowanie dyskusji odnośnie bieżących zagadnień gospodarczych i ekonomicznych poprzez publikacje, felietony w prasie Strefy Wolnego Słowa, udział w programach ekonomicznych w Telewizji Republika. Rada zaangażowała się już w pracę i spotkania parlamentarnego zespołu na rzecz wspierania przedsiębiorczości i patriotyzmu ekonomicznego. Uczestniczymy w spotkaniach tego zespołu. Zgłosiliśmy również swój akces do Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie konsultacji społecznych co do organizacji przyszłego referendum konstytucyjnego. Rada podjęła już poprzez media Strefy Wolnego Słowa publiczną dyskusję w tak ważnych i aktualnych tematach, jak ustawa o zakazie lub ograniczeniu handlu w niedzielę, kwestia pracowników ukraińskich w Polsce, zmiany w przepisach podatkowych w podatku CIT, czy sukcesja w firmach rodzinnych. To bardzo ważny i aktualny problem właśnie dla małych i średnich przedsiębiorców. Premier Beata Szydło stwierdziła, że firma rodzinna oparta na zasadach i na wartościach to podstawa polskiej ekonomii i gospodarki. Z tą tezą w pełni się jako Rada zgadzamy. Wspieramy aktywnie dobrą zmianę, w szczególności te obszary, które dotyczą polskich misiów, czyli małych i średnich przedsiębiorców. Tak naprawdę małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce to w rzeczywistości silny i mocny niedźwiedź, który potrzebuje jednak dzisiaj wsparcia w zaburzonym według nas systemie ekonomicznym. Wsparcia tam, gdzie polski przedsiębiorca nie ma równych szans z promowanym aktywnie przez swoje państwa i organizacje kapitałem zagranicznym. Według nas potrzeba tutaj kolejnych aktywnych działań wynikających z planu odpowiedzialnego rozwoju. Chcielibyśmy wspólnie z panem premierem Mateuszem Morawieckim znaleźć wyjście z tych 5 zdefiniowanych w planie pułapek. Chcemy być polskimi gospodarczymi niedźwiedziami liczącymi się i w kraju, i na świecie. Rada stawia przed sobą również ważne zadanie. Podejmuje wyzwanie w zakresie przywrócenia prawidłowości zrozumienia pojęć kryjących się za definicjami używanymi dzisiaj w gospodarce. Kapitał polski, firma polska, dzisiaj też tutaj bardzo często padają te sformułowania, to podstawowe pojęcia, ale pytanie, które stawiamy, to czy wszyscy na pewno tak samo je rozumiemy. Podejmiemy starania, aby tak było, aby te pojęcia i definicje gospodarcze były dla wszystkich takie same. Parafrazując znany wszystkim cytat, jesteśmy polskimi przedsiębiorcami, więc mamy obowiązki polskie. Te obowiązki chcemy odpowiedzialnie i świadomie realizować, budując nowoczesną gospodarkę i silne państwo. Państwo, które nas ochrania i wspiera. Państwo, które będzie silne siłą swoich obywateli. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Gratuluję wszystkim wyróżnionym, wszystkim laureatom dzisiejszej gali. W tym roku miałem ogromną przyjemność być zaproszony przez pana prezesa Tomaszewskiego i miałem zaszczyt być członkiem kapituły przyznającej nominacje poszczególnym firmom. Nie ukrywam, że obrady kapituły były bardzo ciekawe i pełne jednej podstawowej trudności podczas naszych spotkań. Tak naprawdę wszyscy nominowani zasłużyli na najwyższe uznania i nagrody. Niestety musieliśmy jednak dokonywać tych jakże trudnych wyborów. Chciałbym również, aby w przyszłym roku Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa była fundatorem kolejnej nowej nagrody, być może w nowej kategorii. Wszystkim wspaniałym przedsiębiorcom obecnym tutaj dzisiaj z nami jeszcze raz gratuluję. Gratuluję tej trudnej, skomplikowanej drogi do sukcesów, które osiągnęli. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru i wszystkim życzę kolejnych pozytywnych wyzwań gospodarczych. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. To był pan Piotr Hoffmann, prezes Zarządu Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa. A teraz chcielibyśmy wymienić wszystkie osoby zaangażowane w pracę kapituły konkursu Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie. Reprezentanci patronów merytorycznych to Mateusz Morawiecki, minister rozwoju, Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi, Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Reprezentanci partnera strategicznego.
Ilona Wołyniec, dyrektor pionu relacji z klientami strategicznymi i finansowania projektów PKO Bank Polski. Paweł Pach, dyrektor pionu relacji z klientami korporacyjnymi PKO Bank Polski. Agnieszka Wardak, dyrektor Departamentu Klientów Małych i Średnich Przedsiębiorstw PKO Bank Polski. Reprezentanci partnerów instytucjonalnych. Krzysztof Przybył, prezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Michał Lipiński, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska. Wiktor Świetlik, Instytut Staszica. Reprezentanci redakcji Gazeta Polska Codziennie. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej Codziennie. Grzegorz Tomaszewski, prezes zarządu Forum SA. Przedstawiciele biznesu, nauki, przemysłu, gospodarki, eksperci, liderzy opinii. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Cezary Kazimierczak, prezes zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Dr Agnieszka Domańska, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Piotr Hoffman, Grupa Invest oraz przedstawiciele AM Art Media i Instytutu Jagiellońskiego. W pracach kapituły udział brali również Agnieszka Zdanowska, prokurent Forum SA, Janusz Cieszyński, Ministerstwo Rozwoju, Piotr Dardziński, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wojciech Czołkien-Żmijewski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Kęsbok, Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Michał Lipiński, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska oraz przedstawiciele Instytutu Staszica. Zapraszamy na scenę Andrzeja Sadowskiego, prezydenta Centrum imienia Adama Smitha, aby opowiedział o pracy kapituły. Dobry wieczór Państwu. Ze względu na już bardzo wysoką temperaturę jeszcze przed ogłoszeniem wyników będę starał się streścić o bardzo intensywne i owocne prace. Gazeta Polska jest gazetą patriotyczną, stąd nic dziwnego, że nagroda dotyczy patriotyzmu gospodarczego i najlepszych polskich firm. Takie rozstrzygające kryterium, które w tej nagrodzie jest brane pod uwagę, to jest większość polskiego narodowego kapitału, z których firmy polskie wyrastają. Mieliśmy bardzo trudny wybór ze względu na tak dużą ilość niezwykle ciekawych i naprawdę ważkich kandydatur. Natomiast prawa są takie, że mogliśmy wybrać tylko nieliczne firmy, które za chwilę Państwo poznacie, kto został laureatem tej jakże cennej i ważnej nagrody. Sporą część powiedział mój przedmówca dotyczącą kapituły, prac, stąd zaznaczę tylko może to, że nad pracami kapituły unosił się duch patriotyzmu gospodarczego i wszyscy w kapitule pod tym właśnie kątem ocenialiśmy nie tylko formalne wyniki, ale też zaangażowanie się firm w rozwój i lokalnych biznesów, i polskiej gospodarki. Także w imieniu nagrodzonych i polskich firm mógłbym sobie tylko życzyć tutaj w obecności przedstawicieli naszego państwa, aby patriotyzm gospodarczy polegał w Polsce na tym, że polskie firmy w Polsce mają lepiej niż polskie firmy w Czechach, w Niemczech czy gdziekolwiek indziej. Dziękuję Państwu bardzo. Kategoria lider przemysłu Zenon Michaś, prezes spółdzielni mleczarskiej Lazur. Kategoria małe i średnie przedsiębiorstwa Paweł Szopa, Jakub Iwański, Retis Bet. Kategoria filantrop Władysław Grochowski, prezes Arche. Wyróżnienie dziennika Gazeta Polska Codziennie Karol Zarajczyk, prezes Ursus. A teraz już czas na poznanie tegorocznych laureatów Nagrody Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie. Ta nagroda zostanie przyznana, podobnie jak w ubiegłym roku, w następujących kategoriach: innowator, eksporter, lider przemysłu, małe i średnie przedsiębiorstwa, filantrop. Przyznane zostanie także wyróżnienie dziennika Gazeta Polska Codziennie.
Zapraszamy na scenę Grzegorza Tomaszewskiego, prezesa Forum Wydawcy Dziennika Gazeta Polska Codziennie. Prosimy o laudację na temat nagrody. Nie. W takim razie przedstawiamy nominowanych. W kategorii innowator. Grzegorz Brona, Kreotech. Piotr Skarżyński, Centrum Słuchu i Mowy, Medinkus. Krzysztof Surgoft, Cryptomind. Oraz ksiądz Jacek Stryczek, Stowarzyszenie Wiosna. Nagrodę wręczy Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju. I to właśnie pan wygłosi laudację. Prosimy, zanim otworzy pan kopertę, o wygłoszenie laudacji i potem dopiero zwycięzca. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo miło być przede wszystkim z Państwem wśród najbardziej przedsiębiorczych ludzi w naszym kraju. Tak zastanawialiśmy się kilkanaście miesięcy temu, na czym budować wzrost polskiej gospodarki, na czym budować również wzrost dobrobytu naszego polskiego społeczeństwa. Doszliśmy wtedy z Mateuszem Morawieckim do wniosku, że przede wszystkim musimy to budować na przedsiębiorczości, przedsiębiorczości Polaków. Nie będę długo mówił, chciałbym się tutaj odwołać do takiego badania, które co roku jest robione przez instytucję, która się nazywa Global Entrepreneurship Monitor i która to instytucja w zeszłym roku wskazała, że w Europie Polacy są najbardziej przedsiębiorczym narodem, a ta przedsiębiorczość była mierzona przez skłonność do założenia swojej własnej firmy, czyli do pójścia na swoje i z perspektywą dokonania tego w najbliższych 3 latach. Więc na pewno jesteśmy narodem przedsiębiorczym. Ale tu odwołam się do moich kolegów, którzy występowali we wcześniejszej sesji i z tej sesji bardzo wyraźnie wynika, że żeby to się naprawdę stało faktem, ta przedsiębiorczość musi być w tej chwili bardzo silnie związana z innowacyjnością. Jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że ta przedsiębiorczość musi być powiązana z innowacyjnością. Może wspomnę do bardzo szlachetnych Polaków. Chcę wspomnieć o 2 takich nazwiskach. Jeden to Ignacy Łukasiewicz, który, przypomnijmy, że zaczynał swoją karierę jako pomocnik aptekarza, a dopiero potem stał się tym prekursorem budowy polskiego sektora naftowego. I człowiek, który dorobił się dużych pieniędzy na tych swoich wynalazkach. Finansował nie tylko rozwój swojej własnej firmy, ale finansował drogi, szkoły, finansował również szpitale, więc był nie tylko takim typowym biznesmenem, ale również pracował na rzecz społeczeństwa. I wydaje mi się, on jest w dużej mierze uosobieniem wszystkich tych osób, które dzisiaj będą otrzymywały nagrodę. Chciałbym też wspomnieć o profesorze Janie Czochralskim zeszłego wieku, który do dzisiaj jest najczęściej cytowanym polskim naukowcem na świecie, który opracował technologię otrzymywania monokryształów. Wszędzie powszechnie aż do dzisiaj wykorzystywano. Któremu może zabrakło właśnie takiego ducha przedsiębiorczy, zabrakło mu partnera, z którym mógłby rozwinąć swój biznes. Ale myślę, że wśród tych naszych dzisiejszych laureatów będziemy mieli właśnie takich Ignacych Łukasiewiczów, będziemy mieli takich znanych Polaków, jak Jan Czochralski. I tego wszystkim życzę i tego życzę, przyznam sobie szczerze, że życzę również sobie, nam, rządowi, naszemu ministerstwu, żebyśmy później mogli tych naszych laureatów w przyszłości cytować. Życzę, żeby zostali tak jak Steve Jobs, któremu mało kto wierzył w produkt, który on wtedy opracowywał, przypomnę tego słynnego iPhone'a, który pewnie nie dostałby dotacji w Polsce, jak wielu z nas się śmieje, tego, że tam nie było nic innowacyjnego na poziomie światowym, a który zbudował w tej chwili firmę
oczywiście Steve Jobs nie żyje, ale zbudował firmę, która jest w tej chwili firmą o największej kapitalizacji na świecie. Ponad 750 miliardów dolarów, czyli więcej niż nasze PKB. I takich sukcesów życzę polskim przedsiębiorcom. Dziękuję bardzo. A teraz prosimy o otwarcie koperty i przeczytaj, kto został laureatem. Proszę Państwa, bardzo miło mi oznajmić, że laureatem jest pan Piotr Skarżyński z Centrum Słuchu i Mowy Medinkus. Zapraszamy. Pan Piotr Skarżyński, członek zarządu Centrum Słuchu i Mowy Medinkus. Szanowny panie premierze, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wyróżnienie w imieniu swoim, ale także ponad 400-osobowego zespołu. O służbie zdrowia mówi się dosyć często, nie zawsze pozytywnie. Tym bardziej cieszę się, że nasze starania zostały dostrzeżone. Od kilkunastu lat jesteśmy podstawą pierwszej sieci telemedycznej w zakresie audiologii i otolaryngologii. Wdrożyliśmy i wdrażamy nowe projekty w zakresie diagnostyki i rehabilitacji w kilkunastu województwach w Polsce. A to, z czego jestem dumny, to sieci i filie zagraniczne. Na Białorusi, w Kirgistanie, na Ukrainie, dzięki którym Polska jawi się jako miejsce, gdzie leczenie słuchu jest na najwyższym światowym poziomie. Jest także krajem, gdzie wiele dzieci z tych różnych krajów po raz pierwszy słyszały głos rodziców, śpiew ptaków lub szum morza. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Kategoria innowator za nami, przed nami kategoria eksporter. W tej kategorii nominowani są Tadeusz Konaszuk, Wiking. Dariusz Sapiński, Mlekowita. Karol Zarajczyk, Ursus. A nagrodę wręczy Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Bank Polski. Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt otworzenia tej koperty i wskazania zwycięzcy w kategorii eksporter. Chciałem raz jeszcze Państwu zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o polską gospodarkę, to jednym z ważnych motorów naszego wzrostu jest oczywiście eksport. I polskie firmy, które eksportują, spotykają się z konkurencją międzynarodową na rynkach, na których działają, oraz z konkurencją wewnętrzną. Muszą wówczas ten swój produkt albo zaoferować taniej, albo zaoferować go o wyższej jakości niż jego konkurenci. Spotykają się z barierami takimi jak bariera celna, albo pozataryfowa, taka jak jest często w Unii Europejskiej. Ten zwycięzca spotkał się właśnie z takimi problemami i polskie państwo go wsparło. Otóż jest tak, że produkując ciągnik, czy mówiąc po polsku traktor, w Niemczech jego produkt nie mógł zostać dopuszczony do użytku, ponieważ bariery pozacelne, różnego rodzaju atesty uniemożliwiały sprzedaż nowego produktu. Wówczas, będąc innowacyjny, sprzedawał nowe ciągniki z przebiegiem zero jako używane. Prawda? Czyli udało mu się na ten rynek wejść takim trikiem. Natomiast polskie państwo, wicepremier polskiego rządu, no po prostu poprosił uprzejmie ministra gospodarki Niemiec o umożliwienie dopuszczenia tego ciągnika do użytku. I tak od tej pory te traktory, nazwy jeszcze nie powiem, są sprzedawane jako nowe. Na innym rynku, na rynku afrykańskim, polskie państwo zaoferowało kredyt eksportowy dla tych państw, które zdecydowały się na dopuszczenie tego ciągnika, tego traktoru do użytku, i w ten sposób polskie ciągniki są sprzedawane i w Etiopii, i w Tanzanii. Proszę Państwa, ten zwycięzca tego rankingu to jest tym polskim misiem, a w związku z tym, że jego nazwa brzmi Ursus, czyli niedźwiedź, to mam nadzieję, że niedługo będzie polskim niedźwiedziem, polskim czempionem. Nagrodę odbiera Karol Zarajczyk, firma Ursus. Następnie odbierze pan Maciej Srebro, przewodniczący Rady Nadzorczej Ursus Bus S.A.
Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo. W imieniu Pana Karola Zalajczyka, który niestety nie mógł być dzisiaj obecny na spotkaniu, ponieważ jest za granicą, chciałem bardzo podziękować Państwu za tą nagrodę. Firma Ursus jest jedną z najstarszych marek w Polsce i naprawdę jest wielką rzeczą i wielką satysfakcją patrzeć, że ta marka przetrwała. Przetrwała dzięki decyzji obarczonej ryzykiem obecnych właścicieli. Przetrwała dzięki współpracy z państwem polskim i jest naprawdę czymś niezwykle miłym i dobrym patrzeć, że ta marka dzięki profesjonalizmowi ludzi, którzy pracują w tej firmie, dzięki wszystkim współpracującym z Ursusem jest w stanie w sposób profesjonalny i innowacyjny zaistnieć na rynkach zagranicznych, co w przypadku polskich firm jest dosyć rzadkim przypadkiem. Proszę Państwa, kiedyś, kiedy powstawał Ursus, tuż po I wojnie światowej, pierwszy ciągnik, a w zasadzie zakład, nosił nazwę P7P, co pochodziło od znanej Państwu pewnie historii Posag Siedmiu Panien, który stanowił wartość założycielską tej firmy. My jako Ursus chcemy wnieść, może nie posag, ale istotny wkład w historię gospodarczą Europy, Afryki i co tu powiedzieć, globalną, jako polska firma z polskim profesjonalizmem, z polską innowacyjnością i z polską myślą ekonomiczną. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękujemy. Przed nami kolejna kategoria, to lider przemysłu. Nominowani w tej kategorii to Janusz Prus, Witwis oraz Dariusz Sapiński, Mlekowita. A nagrodę wręczy Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Szanowni Państwo, dwóch nominowanych, a więc pan Janusz Prus i Dariusz Sapiński. Znam osobiście pana Dariusza Sapińskiego. Mogę powiedzieć, że jest to człowiek, który na Podlasiu zbudował firmę. Firmę, która właśnie też w poprzedniej kategorii mogłaby uzyskać pierwsze miejsce, ponieważ eksportuje do krajów całego świata i myślę, że nowe inwestycje, które zostały zrealizowane niedawno, mleko w proszku, eksport mamy do krajów Afryki Północnej, do Ameryki Łacińskiej. Także myślę, że pan Sapiński zasługuje na nagrodę w tej kategorii lidera przemysłu, bo to, co zbudował wspólnie, jest prezesem spółdzielni, członkami spółdzielni, zasługuje na nagrodę, na wyróżnienie i tylko na trzymanie kciuków, aby ta firma działała tak dalej. Ale nie wiem, kto wygrał. Miałem chyba wyczucie, Dariusz Sapiński, Mlekowita. Zapraszamy, Dariusz Sapiński. Panie prezesie, zapraszamy na scenę. Panie premierze, panowie ministrowie, szanowni państwo, jest to ogromne dla mnie wyróżnienie, że mogę tutaj być liderem przemysłu. Jest to satysfakcja i zadowolenie dla 14 tysięcy hodowców i dostawców wspaniałego mleka, nazywanego często polskiego białego złota. Zadowolenie dla 4000 załogi, no i oczywiście dla konsumentów, kilkunastu milionów w kraju i za granicą. Mlekowita ciągle się rozwija, poprawiamy swoją konkurencyjność na rynku krajowym i zwiększamy ekspansywność na rynkach światowych.
Rynek mleka jest bardzo perspektywiczny i ciągle się rozwija. Mamy dobre warunki do hodowli bydła, do produkcji mleka i tutaj wsparcie resortu rolnictwa kierowane przez pana ministra po prostu nam służy i jestem przekonany, że ta jakość, jaka jest najwyższa na, nie tylko w Polsce, ale według mnie i na świecie, ponieważ dostarczamy produkty do najbardziej wymagających klientów i to są produkty po prostu zdrowe, po prostu, tak, gdzie chcąc mieć lepsze zdrowie, to trzeba niestety zwiększać konsumpcję mleka i jego przetworów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A przed nami kategoria małe i średnie przedsiębiorstwa. W tej kategorii nominowani są Marek Jakubiak, Browary Regionalne Jakubiak, Janusz Kasztelewicz, Sądecki Bartnik. Proszę o wręczenie nagrody Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra energii. Szanowni Państwo, dzisiaj sporo mówiliśmy o małej i średniej przedsiębiorczości. Jesteśmy w takiej sytuacji, że właściwie mała i średnia przedsiębiorczość była w stanie postawić Polskę na nogi bezpośrednio po odzyskaniu niepodległości po 1989 roku. To właśnie w Polsce, właściwie w jedynym państwie komunistycznym, obronili się oni jako rzemieślnicy, jako mali przedsiębiorcy i jako rolnicy. Nie dali się pokonać. Nie dali się też pokonać później, chociażby i w tej sytuacji, kiedy niektórzy sprawujący władzę w Polsce robili wszystko, co mogli, żeby wzmocnić tych wielkich. I tak na przykład w niektórych sytuacjach dzięki decyzjom władzy, a musimy się przed tym strzec, które to decyzje powodowały, że tak naprawdę państwo polskie uderzało właśnie w tych najmniejszych przedsiębiorców. Jak na przykład wprowadzenie w poprzednich kilku latach zasady centrum usług wspólnych. W efekcie tych centrów usług wspólnych, które władza robiła dla siebie i która promowała poprzez duże przedsiębiorstwa, że wszędzie to się rozwijało, co spowodowało? Jeden przykład. W tym czasie płaca minimalna wzrosła o 100%, z około 1000 zł do 2000. I w tym czasie długopis na powszechne usługi i ludności szkoły zdrożył, jego cena zwiększyła się o prawie 400%. To właśnie dlatego, że zniknęło w Polsce ponad 100 małych przedsiębiorstw produkujących właśnie te długopisy, które w terenie do różnych celów sprzedawano, a potem administracja oświatowa, administracja państwowa, przedsiębiorstwa i inne zaczęły robić zakupy w ramach Centrum Usług Wspólnych i ci najtańsi po prostu zginęli z rynku, a ci, co chwilowo byli najtańsi, stali się najdrożsi. Więc musimy patrzeć na to, co robimy w danym momencie, jakie prawo ustanawiamy i w jakim kierunku idziemy. Ale mimo wszystko ta nasza średnia, mała, drobna i mikroprzedsiębiorczość, no jak podają dane, za 2016 rok, to w Polsce funkcjonuje 2 miliony firm. W tym z tego aż 96% to są mikrofirmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, które łącznie wytwarzają 50,2% polskiego PKB. W sektorze przedsiębiorstw pracuje 9 milionów Polaków, z czego 70% jest zatrudnionych właśnie w tych małych firmach. Nakłady inwestycyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw to ponad 85 miliardów złotych. Nakłady całego sektora przedsiębiorstw to 185 miliardów złotych. Łączne w Polsce to 250 miliardów złotych. A zatem nakłady inwestycyjne sektora małych i średnich przedsiębiorstw to jest 1/3, około 34% łącznych nakładów w kraju.
Jeżeli tak popatrzymy na to i dodamy to, że aż 32,3 firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw to firmy rodzinne, to te liczby, którym się za ubiegły rok zapoznałem, przygotowując się trochę do dzisiejszego spotkania, mnie niezmiernie cieszą. Zarówno z punktu widzenia wartości wyznawanych przeze mnie, przez moje ugrupowanie oraz to, że te wartości, które nazywamy konserwatywnymi, ale także chrześcijańsko-demokratycznymi, tworzą silne podstawy właśnie tej łączności między ludźmi, tego właśnie, że nasza rodzina potrafi być silna nie tylko w zakresie tym, że jest jako rodzina, ale także tym, że ma tą inicjatywę osobistą ku temu, żeby także tworzyć własne przedsiębiorstwa, żeby pracować na swoim. Także jest mi bardzo miło, jestem wdzięczny, że mogę dzisiaj właśnie wręczyć nagrodę w kategorii dzisiejszego konkursu Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, więc dziękując właśnie Gazecie Polskiej Codziennie, że ustanowiła właśnie też taki wyróżnik właśnie w kategorii przedsiębiorców. A więc tym, który został wybrany, jest Janusz Kasztelewicz, Sądecki Babci. Kasztelewicz, właściciel Sądecki Bartki. Szanowni Państwo, ja się bardzo dobrze czuję przy ulu jako pszczelarz. Tutaj jestem troszkę skrępowany. Bardzo, bardzo dziękuję Kapitule, która mnie wybrała, który mogę w tej chwili ten puchar trzymać w rękach. Myślę, że to jest nagroda dla mojej stuosobowej załogi, dla tych milionów pszczół, które pracują na mnie, a szczególnie myślę, że jest to nagroda dla tej małej pszczółki, która w ostatnich latach jest troszkę w defensywie. Pszczółka jest tym papierkiem lakmusowym skażenia środowiska. Ona się ma coraz gorzej, w związku z tym przy tej okazji chciałbym zaapelować do wszystkich władnych, którzy mogą wpłynąć, żeby to środowisko było zdrowsze. Dla pszczół, dla zapylaczy, dla nas. Panie Ministrze Jurgiel, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu 50 tysięcy pszczelarzy w Polsce za nieodwieszanie europejskiego zakazu stosowania neonikotynoidów w Polsce. Szanowni Państwo, te pszczółki, może tak, każdy się przedstawiał. Myślę, że jest to troszkę sprzężenie mlekowite z Bartnikiem, że Polska mlekiem i miodem płynąca. Jak się kolega z mlekowity chwalił, to ja też może troszkę, że te nasze miody trafiają za Polonu Polakami do Anglii, do Irlandii, do Chicago, do Kanady, ale też do Chin i do Japonii. Także tym produktem słodkim dzielimy się najpierw z Polakami, a potem troszkę nadwyżki eksportujemy dalej. I może łyżeczkę, małą łyżeczkę dziegciu do beczki miodu. Panie premierze, rób pan i panowie ministrowie, żeby dla małych i średnich przedsiębiorstw paliło się mocno zielone światło. Ono w tej chwili pulsuje między zielonym a żółtym. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A teraz kolejna kategoria, kategoria filantrop. Nominowani w tej kategorii to Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie, grupa Adamet oraz ksiądz Jacek Stryczek, Stowarzyszenie Wiosna. A nagrodę wręczy Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego. Szanowni Państwo, kilkanaście lat temu zostałem rektorem takiej bardzo nietypowej uczelni. Ona była z założenia mała, kameralna, miała nie tylko kształcić, ale też formować charakter. Mówiąc krótko, stawialiśmy sobie taki cel, żeby wykształcić przyszłą elitę Polski, na przykład w taki sposób, że każdy student miał swojego tutora.
No, jak Państwo się domyślacie, w polskich realiach ta idylla nie mogła trwać długo, ale spośród zwłaszcza tych pierwszych roczników naszych absolwentów wyrosło wiele osób, które dzisiaj piastują stanowiska ministrów, wiceministrów, odniosły spektakularny, może jeszcze nie tak spektakularny jak laureaci tych nagród, ale jednak duży sukces w biznesie, mają osiągnięcia w kulturze czy w nauce. Ale też Państwo się nie musicie, nie będziecie zdziwieni, jeżeli powiem, że wśród takich studentów było bardzo wielu indywidualistów, no, ludzi, z którymi nie zawsze łatwo się współpracowało, ale radziliśmy sobie. Natomiast kiedyś moi współpracownicy przyszli do mnie i powiedzieli: no, panie premierze, panie rektorze, z tym to tylko pan sobie musi, może poradzić. Więc spotkałem się, porozmawiałem i od razu miałem takie poczucie: oho, trafiła kosa na kamień, bo zobaczyłem człowieka o niezwykle silnej osobowości, o niezwykle takim przenikliwym, bardzo krytycznym umyśle, takiego człowieka, który naprawdę potrafi znaleźć dziurę w całym, ale do tego ma jeszcze dar skupiania wokół siebie innych. To, że skupiał kobiety, to mnie mniej dziwiło, ale skupiał zarówno kobiety, jak i mężczyzn i właśnie był takim bardzo trudnym partnerem, był takim typem wojownym. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że za kilkanaście lat zobaczę go na ringu, jak się bije na pięści, to nie byłbym taki bardzo zdziwiony. Ale szybko zauważyliśmy, że ten człowiek ma w sobie coś, co powoduje, że my się jeszcze bardziej staramy, że próbujemy być lepsi, że próbujemy, żeby nasze dzieło było lepsze. Zauważyliśmy też, że ten człowiek ma taki dar chodzenia pod prąd. Dlatego nie zdziwiło mnie, gdy parę lat później on poszedł pod prąd i zaczął głosić swoje idee, takie wezwanie do dobra, do dzielenia się wśród ludzi, o których potocznie uważa się, że jest najmniej gotowości do takiego dzielenia się, do takiego otwierania swoich serc. W Polsce jest takie piękne słowo, solidarność. Solidarność najpełniej wyraża się wtedy, kiedy odnosimy sukces, bo sukces jest czymś dobrym, zwycięstwo jest czymś dobrym, zamożność jest czymś dobrym. Wszystkim Państwu życzę, żebyście się stali nieprzyzwoicie zamożni, ale jak już to wszystko osiągniecie, jak już będziecie nieprzyzwoicie bogaci, nieprzyzwoicie sławni, nieprzyzwoicie wpływowi, to odkryjecie w swojej duszy jakiś brak. Odkryjecie, że wasze życie nabiera sensu dopiero wtedy, kiedy owocami tego sukcesu dzielicie się z innymi. I w ten sposób stajecie się lepsi. Ten człowiek, którego nazwisko za chwilę wymienię, jest właśnie kimś, kto pomaga nam stawać się lepszymi. I on stworzył wokół siebie taki łańcuch ludzi, którzy próbują dzielić się tym, co mają najlepszego. Ja myślę, że wśród Państwa jest wiele osób, które stanowią ogniwa tego łańcucha. I jak zastanowicie się Państwo nad tym, kiedy w ciągu roku jesteście najlepsi, kiedy robicie coś, co ma najgłębszy sens, to będziecie wiedzieli, kto jest laureatem dzisiejszej nagrody, ksiądz Jacek Stryczek, Stowarzyszenie Wiosna. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo dziękuję za ciepłe, powiedziałbym gorące przyjęcie. Panie premierze, panie rektorze, a ja dziękuję za doskonałe studia, w których mogłem brać udział. Jedne z pierwszych w Polsce studia z odpowiedzialnego biznesu, które u pana na uczelni skończyłem. Bardzo mi jest miło, że Państwo dostrzegliście we mnie coś, co jest takie nieoczywiste. Otóż faktycznie czuję się filantropem. Kiedy w 2001 roku startowała Szlachetna Paczka, doświadczałem takiego wielkiego dramatu wielu Polaków. Polska była podzielona. Część ludzi dorobiła się, część żyła w ogromnej biedzie. Ja pomagałem sam osobiście wielu biednym, ale nagle zrozumiałem, że już nie jestem w stanie pomóc wszystkim, którym chciałem,
a nie byłem w stanie zaspokoić się tym, że pomagam jednej czy drugiej osobie. I wtedy pomyślałem sobie, że skoro ja mam tak dużo satysfakcji z pomagania, że więcej szczęścia jest w dawaniu, jeżeli w braniu, to pomogę innym się zaangażować. I chociaż wtedy Polska była krajem dorobkiewiczów, większość ludzi nie chciało pomagać. Patrzyło z pogardą na tym, który się nie udało, według zasady. Ja się starałem, ja pracowałem, to by się nie chciało. To jest efekt Dorobkiewicza. Ludzie dbają tylko o siebie i o swoich. To przypuszczałem, że z biegiem czasu będą chcieli pomagać, bo to jest taka naturalna potrzeba człowieka, ale w standardzie, w którym jeżdżą na wakacje. Czyli, że jest to dobrze zorganizowane, nie zajmuje to dużo czasu i jest dobry efekt. Szlachetna paczka polega na tym, że dla mnie grupą docelową, dla mnie moimi klientami, tym, który, dla których ja przekazuję usługę, to są ludzie zamożni. Ja wiem, że chcą pomagać, a nie wiedzą komu, nie wiedzą jak i nie mają do tego zasobów. Więc my szukamy w całym kraju rodzin, których bieda jest niezawiniona, dokładnie sprawdzamy. Potem opisujemy te rodziny, ich potrzeby, umieszczamy w internetowej bazie danych. Robimy kampanię, nakłaniając ludzi do tego, jak, żeby wybrali jedną z tych rodzin. Uczymy darczyńców, jak się tę paczkę komponuje, jak się robi, żeby dawał to najwięcej satysfakcji z rodziną, z przyjaciółmi. Przygotowujemy magazyny, do których zawożą te paczki, prezenty. Wolontariusze dostarczają i dajemy informację zwrotną darczyńcom, że, czy się podobało. Mogę Państwu powiedzieć, że jestem największym usługodawcą w Polsce dla filantropów. W minionym roku pomagaliśmy ponad 20 tysiącom rodzin, 800 tysięcy ludzi zaangażowanych w pomaganie w najwyższym standardzie, kiedy wiadomo komu, co i jak pomoże. Proszę Państwa, ale gdzie idę dalej? W ogóle bardzo dziękuję, że jestem właśnie na wydarzeniu związanym z przedsiębiorczością, ponieważ uważam, że nie może być tak, że więcej, czym więcej pomocy, tym więcej potrzebujących. Ja od początku chciałem zmienić ten kraj. Najpierw chciałem połączyć biednych i bogatych, a dzisiaj chciałbym, żeby nie było tego podziału na biednych i bogatych. Żeby wszyscy Polacy sobie radzili w życiu. Dalszy ciąg szlachetnej paczki polega na tym, że ruszamy w Polskę i uczymy Polaków, jak zarabiać więcej. Drodzy Państwo, ja jestem w ogóle zdiagnozowany. Wszyscy, którzy ze mną się kolegują, mają w tym czasie wzrost przychodów. Więc im dłużej będę z Państwem na sali, tym Wasze przychody wzrosną. Ja muszę w ogóle powiedzieć, że jest taka zadziwiająca rzecz, że wiele osób w Polsce, kiedy myśli o wysokich przychodach, ma jakieś wątpliwości. Ja mówię, że nie sztuką jest mówić, że pieniądze są nieważne, jak się ich nie ma. Sztuką jest zarobić duże pieniądze, a jak komuś przeszkadza, że ma duże pieniądze, to żeby je rozdał. Więc ja bym chciał, żeby wszyscy zarabili jak najwięcej. I ja w ogóle wierzę w taki kraj. Ja wierzę w to, że da się ludzi pobudzić do działania, do przedsiębiorczości. Niedawno wysłaliśmy w Polsce food trucka pisanego przez U zamknięte z napisem: niepełnosprawni, jedziemy po was. Bo w naszym kraju są tak zwane nity. Ludzie, którzy nie pracują, nic nie robią, nie uczą się i siedzą w domach. I nie można ich w żaden sposób wyciągnąć, żeby zaczęli coś z sobą robić. My pojechaliśmy. Byliśmy na przykład w Myślenicach, w Szanowie. My rozdajemy za darmo zapiekanki. Oni przychodzą, a my ich ciągamy, żeby im się chciało. Ja wierzę, że tak jestem w stanie przeorać ten kraj i bardzo jeszcze raz dziękuję. I drodzy Państwo, ja filantrop, wy filantropi. Taka Polska. Dziękuję. Dziękujemy. Ksiądz Jacek Stryczek, Stowarzyszenie Wiosna. Żeby nam się chciało chcieć. Szanowni Państwo, praktycznie wszystkie kategorie za nami, poza wyróżnieniem dziennika Gazeta Polska Codziennie. Zapraszamy redaktora naczelnego Tomasza Sakiewicza o wręczenie statuetki. Ponieważ nagrodę przyznaje redakcja, to jakby z góry wiem, kto ją dostaje, bo musieliśmy tą decyzję podjąć. Decyzja dla nas była stosunkowo prosta, bo już myśleliśmy o niej od dłuższego czasu. Ale to tak jeszcze krótka refleksja na temat stanu polskiego kapitalizmu, bo ta nagroda trochę z tego wynika. Otóż z czym się kojarzył nam kapitalizm przez lata, szczególnie 90. Ano byli ludzie, którzy byli w systemie komunistycznym,
ukradli trochę pieniędzy i na tej bazie stworzyli firmy, które ukradły jeszcze więcej pieniędzy. I gdyby zrobić badania pewnie świadomości polskiego kapitalizmu wśród zwykłych obywateli, to większość Polaków by tak mniej więcej to określała. Mało tego, poziom i skala tego była taka, że wręcz uważano, że to jest już normalne, że to jest dobre, że taką drogą trzeba iść. I dla młodych ludzi takie wzorce były. Tak? Pierwszy milion trzeba ukraść. Więc my postanowiliśmy nagrodzić zupełnie inną postawę. Kogoś, kto dosłownie od łączenia takich małych kabelków i wkręcania takich drobnych śrubek zarobił wielkie pieniądze. Wielkie jak dla nas, no, biednych bardzo dziennikarzy. I kogoś, kto te pieniądze dobrze wykorzystał nie tylko dla rozwoju swojej firmy, ale też dla rzeczy ważnych w Polsce. Wspierał zarówno szlachetne inicjatywy, dobre filmy, dobre media, jak i też pomagał zwykłym ludziom. Pewnie bardzo wielu zwykłym ludziom, których nazwiska może sam nie pamiętać, bo dziesiątki się takich zgłaszały. I nie przeszkodziło to w tym, żeby największe firmy z jego branży zamawiały u niego usługi. Taką osobą jest pan Lucjan Siwczyk z firmy Transcolor. Szanowni Państwo, jestem zaszczycony, że mogę tu być. Pan redaktor, dziękuję kapitule, dziękuję redakcji, dziękuję panu redaktorowi naczelnemu, panu prezesowi. Moja firma rzeczywiście jest moja jedynie. Jest stosunkowo mała, nijak się mi porównać do tych dużych firm moich wcześniej nagrodzonych poprzedników. Dlatego chciałem skorzystać z okazji i nie będę więcej mówił o mojej firmie, tylko chciałem coś powiedzieć w interesie mojej firmy i myślę wielu, wielu podobnych małych i średnich firm. Bo wiele tu słyszeliśmy i mówiliśmy o wsparciu państwa dla właśnie tych firm. A brakuje mi bardzo jakby powiedzenia, co tak naprawdę te firmy potrzebują. Te firmy po prostu potrzebują wielokrotnie nieprzeszkadzania, czyli żeby państwo im tylko nam stworzyło warunki do działania. I chciałem taki jeden pomysł zgłosić, który mi chodzi po głowie już od kilku lat, natomiast pewnie on jest nie nowy. Wiadomo, że gospodarka stoi kapitałem, czyli pieniędzmi, a pieniądze to inwestycje. I myślę, że warto się zastanowić nad likwidacją amortyzacji, która to bardzo wielu firmom, takim jak ja, po prostu uniemożliwia inwestycje. Trzeba się zdobyć na odwagę i wprowadzić amortyzację w ciągu jednego roku obrachunkowego i sądzę, że to zdecydowanie pomoże, przyspieszy inwestycje, stworzy nowe miejsca pracy. No i myślę, że też tu słyszałem, że poprzednicy mówili o obogaceniu się. No i polskie firmy po prostu będą bogatsze, a państwo, wiadomo, stoi bogactwem swoich obywateli, a nie odwrotnie. Proszę o zastanowienie się nad tą propozycją. To chciałem tyle powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. I zapraszamy wszystkich dzisiejszych laureatów na scenę do wspólnego zdjęcia. Ksiądz Jacek Stryczek. Janusz Kasztelowicz. Dariusz Sapiński. Maciej Srebro. Piotr Skarżyński. Oto dzisiejsi laureaci.
na ścianę, to przesunąć. Oto przed Państwem laureaci drugiej edycji konkursu Polski Przedsiębiorca 2016 Gazety Polskiej Codziennie. Chwila dla fotoreporterów.